Hej, witajcie. Czwartek. Z niesamowity, w której kiedy odpalam to nagrywanie i wiem, że to jest jak gdyby taka jedna ze stałych rzeczy, którą staram się codziennie robić, ale mam problem z umiejscowieniem się w czasoprzestrzeni i sprawdzeniem, który po prostu dzień tygodnia i co za mną. Ale to jest, tak to jest, kiedy to wszystko intensywnie idzie do przodu i kiedy to wszystko zlewa się w taki jeden ciąg po prostu działania od punktu A do punktu B, od punktu A do punktu B. Czy będę nudny, jeżeli znowu porozmawiam trochę o podejmowaniu decyzji i blokerów, które są po drodze? Nie wiem, dzisiaj może troszkę z perspektywy takich granic, które czasami muszą zostać przekroczone, żeby podjąć pewne decyzje. Te granice czasami są różnego typu. Może najpierw trochę o tych pozytywnych. Kiedy robię coś i wychodzi mi, to nabieram pewności siebie i ta pewność siebie może stanąć za decyzją, której normalnie bym nie podjął. I to znaczy, że jeżeli będziemy odpowiednio zwiększać swój zasób wiedzy, umiejętności i sposób działania, poprawiać, to pomoże nam to osiągać coraz lepsze rzeczy, no bo będziemy się stawać coraz lepsi i rośnie nas pewność siebie, która może zaowocować właśnie podejmowaniem większego ryzyka, którego normalnie byśmy nie chcieli podjąć. No i oczywiście jest też ta druga strona podejmowania decyzji, o której rzadko mówimy i której się boimy, uciekamy trochę przed nią, bo obok niej bardzo często stoi takie przeświadczenie o jakiejś porażce, nieudanie się czegoś. Chodzi o to, kiedy decyzję odkładamy, nie chcemy jej podjąć, a tak naprawdę powinniśmy już ją dawno podjąć, tyle że po prostu nie ma niczego, co by na nas wpłynęło, żeby tą decyzję zrobić. To znaczy, bardziej blokujemy się niż to, co nas otacza, działa motywująco. I teraz zastanawiam się, no bo jest w końcu taki moment, że nawet ktoś, dzieje się nie tak, jak powinno być, jest niefajnie, coś jest niedobrze, są tematy, które chcielibyśmy zmieniać, to wszystko gdzieś narasta, spiętrza się w nas, powoduje, no nie wiem, taki stłumienie tego wszystkiego i to wszystko tak rośnie, prawda? I w którymś momencie następuje najprawdopodobniej przecięcie, jakiś wybuch tego, czy po prostu moment, w którym mówimy sobie, jak to kiedyś śpiewała Agnieszka Chylińska, kiedy powiem sobie dość, prawda? I ten moment, kiedy przekraczamy już taki pewien punkt, po którym jest już nam wszystko jedno. I teraz, czy taka obojętność to jest to, co pozwala nam racjonalnie potem dalej zarządzić decyzją, pozwala nam podjąć ją w taki sposób, jaki byśmy chcieli? Z pewnością nie. I dlatego dużo lepiej podejmować te decyzje, tak sobie myślę, w bardziej zaplanowany sposób, w bardziej pozytywny sposób, w bardziej wzmocniony jakimiś pozytywnymi wzorcami, emocjami, umiejętnościami. Podejmowanie decyzji w momencie, kiedy jesteśmy do niej zmuszeni, czasami się nie da inaczej. Takie jest życie. I teraz zastanawiam się, czy skoro już życie zmusza nas do podjęcia jakiejś decyzji, już nie daje nam jak gdyby wyboru, to czy możemy cokolwiek zrobić, żeby ta decyzja czasem nie była zła? Myślę, że tak. Przede wszystkim ta decyzja musi być dużo bardziej jak gdyby przeanalizowana. Musi mieć dużo więcej odpowiedzi za sobą i czasem tak naprawdę wydaje mi się, że warto nawet przystopować, warto nawet odetchnąć, a przede wszystkim odpuścić ten cały negatyw, który w nas siedzi. I dopiero kiedy on troszkę się uspokoi, kiedy troszkę odzyskamy ten swój taki status, nie wiem, poziom, balans, równowagę, to wtedy spróbujmy tą decyzję dalej podejmować, bo strach, bo agresja, bo rozczarowanie, jakiekolwiek negatywne emocje są mega złym doradcą, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. I chyba o tym chyba tak naprawdę chciałem dziś odrobinę zahaczyć przy tym czwartku. Udanego podejmowania decyzji w takim razie. Trzymajcie się, hej!